Niemcy mają ostatnio tendencję do stania na zielonym świetle, a od czasu do czasu przy ładnej pogodzie ruszania na czerwonym. To jest kurwa koniec węgla i ludzkości, hej. Powiem szczerze, że chyba mnie się wydaje, że ten silnik chodzi normalnie. Tak silnik brzmi z tej strony? Tak brzmi tutaj? Teraz tak, czym będziemy się zajmować w tym odcinku? Może troszkę porozbieramy tutaj okulara W210, bo na razie jakoś nie widzę specjalnie większych tutaj robót. No to na przykład by można było wyprać, gdzie w ogóle mi się nie chce. Tu jest jakaś tajemnicza szafeczka. To jest chyba podobno na narty albo na coś innego. Na lodówkę to nie wygląda, ale fajne miejsce na przykład, no nie wiem, no do przewożenia czegoś, nie? Czegoś takiego innego jakby. Fajne, fajna półeczka. W124 chyba mają to samo. Nie wiem, czy tu przypadkiem nie brakuje jakiegoś tego, mówcie mi, jakieś kołdry czy coś tutaj w to miejsce. Nie wiem. Dobra. Teraz tak, co bym chciał pokazać na początek. Dla ludzi, co jeżdżą okularami i nie wiedzą, jak wymienić żarówkę na przykład w oświetleniu tablicy rejestracyjnej, nie? Przede wszystkim tak, wymieniając żarówkę, trzeba odkręcić tą tutaj listwę, tą długą. Powodzenia, jeśli ci się uda wykręcić, jeśli śruby nie przerdzewiały do gwintów, nie? Dobra. Więc tak, jeżeli uda ci się już odkręcić, to sobie tą listwę ściągasz, odkładasz ładnie na bok. I następnie co? Nie bierzesz żadnego śrubokręta ani nic i nie podważasz tu w tym miejscu, bo wyrwiesz to po prostu w piździec, nie? To jest na takich zaczepach, które to trzyma od wewnątrz. I teraz, żeby się tutaj dostać i to, widzicie, bo to jest zablokowane. O, nie wyjmiesz tego w ten sposób, nie? Właśnie, o tym mówię przed chwilą. I żeby te klosze wyciągnąć na zewnątrz, to musisz, kochany, tą tapicerkę tutaj odczepić. Nie musisz całej ściągać, z całej klapy. Wystarczy, że na przykład poluzujesz sobie w tym miejscu. Bierzesz taki kawałek blaszki albo śrubokręt, jak tam ci będzie wygodnie. Łapiesz. O. I podważasz sobie, nie? Podważasz, wyciągasz. O. I w ten sposób ten zaczep wychodzi. To jest jakiś inny, lepszy, ciekawszy zaczep, bo w Staszku, jak na przykład miałem, jak ściągałem tą kołdrę z tego, to tam były jakieś dziwne te plastikowe
kurestwa, które mi wszystkie popękały. Praktycznie wszystkie. Tu, tu, te wszystkie, o. Także ja już to założyłem wtedy tam na jakieś blachowkręty, ale na te oryginalne zaczepy już nie szło mi wtedy założyć. Tam było jakoś tak dziwnie, nie? Tak, tu sobie odhaczasz, ściągasz tu z tego uchwyta. Delikatnie stąd, niczego nie połam, bo po co, nie trzeba niczego łamać. O, i tyle wystarczy, nie? Tyle wystarczy i kawałek tu jeszcze w dół. O, chociaż akurat w przypadku, o, takim tym, że to musi się odczepić tu od, bo jest zahaczone o blachę, nie? I wkładasz sobie tutaj ręce. I widzisz, tu jest ten uchwyt, o którym mówiłem. Podważasz i wyciągasz klosz na zewnątrz. Jak jest na zewnątrz, wtedy możesz sobie wymienić na spokojnie żaróweczkę, co nie? O, w moim przypadku jest akurat taka. Mam tutaj jedną żarówkę. One chyba będą takie same. O, tu już było jakieś pierdolnięcie. A ta jest chyba jeszcze z ogrodnika, bo jakoś tak przez przypadek ją znalazłem. Wyczyszczę, oprzylifuję tutaj te ogniwo i powinno świecić. I tak właśnie wygląda wymiana żarówek. Bo niestety, no chyba, że masz te uchwyty już tu połamane, o te zaczepy, o których mówię w tym miejscu i w tym, no to wtedy ci ten klosz wyjdzie, nie? Ale tak to lepiej nie łam, jeśli nie ma takiej potrzeby, nie? A propos, jak już jesteśmy tutaj w tym miejscu, nie? Żadnej tu zgnilizny w ogóle nie ma, nawet na tych kablach nie ma żadnego jakiegoś osadu dziwnego. Nie, to nie krew, to farba. Także w tym miejscu jest naprawdę ciekawie. Klapa nie zgnita, co prawda ta klapa jest z innego modelu na pewno, patrząc po tym, jakie tutaj było kiedyś pierdolnięcie w coś. A może i ta sama, tylko że tak po prostu porzeźbiły. No nie wiem, nieważne. W każdym razie żarówkę troszeczkę obczyściłem. Tak, to musi być chyba z ogrodnika jeszcze. Mówię, znalazłem ją na tamtym stole w tych wszystkich śmieciach. Fajnie, żaróweczki świecą, można składać system z powrotem. W tym miejscu, patrz, te zaczepy są jakieś kurde lepsze, nie wiem, no mówię, w Staszku mi nie działały. Dajesz z powrotem, pyk, kurde, sztywno. Jedna robota gotowa, możemy brać się za drugą. Tylko nie wiem, jak będzie w przypadku kombi. Czy w przypadku kombi też musicie tapicerkę z klapy zdejmować, czy wystarczy tylko samą listwę, nie wiem. Tak jest przynajmniej w sedanach. Okej, okay. Spróbujmy wyciągnąć ten śmieszny licznik, tylko problem będzie taki, że kierownica nie jest regulowywalna. Mówiliście, że to będzie takie proste. To będzie takie proste, że wystarczy tutaj wbić gdzieś jakiegoś druta, o chociażby tu w tą szczelinkę i powinien licznik wyskoczyć. O kurwa, nie wiem. No, na pewno trzeba kierownicę obrócić do równi, bo ona nie jest regulowywalna. W Staszku tu miał właśnie regulację góra, dół, przód, tył, lewo, prawo, na ukos. Wszystkie możliwe systemy regulowacyjne. No to kurde, nie wiem, zobaczmy jak to pójdzie. Póki na to czas, pogadamy jak za dawny lat. Mam nadzieję, że wystarczy ten taki śrubokręt. O, z tej strony wlazł świetnie, tylko teraz jest taki problem, że nie mam jak go tam obrócić. Tylko jeszcze fajnie by było ten nawiew stąd wyciągnąć, chociaż tak jak mówię, w Staszku było tak, że wyciągałem nawiew, kratkę nawiewu, można było włożyć ręce i od wewnątrz palcoma pchnąć. Wiesz, o co chodzi? Tak może być teraz różnie. O, proszę, bez wspomagania. Fajnie poszło. Dobra, próbuj, Zenek. Ale on był już kiedyś tak jakby chciał wyjść. Panie, to będzie bardzo proste. To będzie bardzo prosty temat teraz. No już widzę, że ten. Tylko musiałbym go bardziej zagłębić, ten kluczyk. I go jakoś tak obrócić teraz. Mam pomysł. Muszę tutaj kawałek wygiąć, żebym miał jak sobie ten. Kurwa mać!
Jak można zrobić coś takiego? No on jest tylko wsuwalny tutaj. Się będziesz teraz pół godziny pierdolił z tym licznikiem. A pół samochodu rozpierdolisz zaraz. Już widzę, że takie drobne szczególiki troszeczkę mnie zaczynają wkurwiać. Bo to jest ten licznik, wiesz o co chodzi? On jest, o tak, on jest tak, takim półkolem i on jakby się na tej stronie tak o, tak blokował, nie? To nie jest idealnie prosty ten licznik. Dlatego ci właśnie mówię, żebyś wiedział, bo ja wiem, że teraz ten licznik wyciągasz w trakcie oglądania tego filmu ze swojego, a to bym musiał chyba równocześnie dwoma złapać. Faktycznie, jak tu będę tego, to będzie się tu przeciążał, a to muszę tak równocześnie. No nie mam takiego drugiego klucza. Dobra, idę wymyśleć jakieś narzędzia i wy tu poczekajcie. Dobra, mam dwa takie znalezione specjalowe narzędzia. Pierwsze jest takie, a drugie jest takie od komputerka PC. Więc dobra, próbujmy w takim razie. To uważam, że jest troszeczkę za szerokie. Najważniejsze, żeby nic nie uszkodzić, bo to wszystko jest w całości, nie? Tego dekorka właśnie, żeby też nie ten... No coś czuję, że to jest kurwa za szerokie. Szkoda, że nie mam drugiego takiego od kompa. O. 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 No zamiar fajny, nie? Ale to też się widzę, nie nada. To też się widzę, nie nada. Aaaa! Próba numer 3. Znalazłem taki drut w skrzynce swojej złomiastej z częściami i użyjemy z powrotem poprzedniego druta, czyli dwa druty i adekwatne narzędzia do drutowanka teraz. Dobra, zahaczasz raz tutaj i zahaczasz raz tutaj i łama na raz. Ja wiem, że są specjalowe narzędzia do wyciągania, ale tym razem ostrożnie, kurde, nie uszkodź tapicerki, bo szkoda, naprawdę, kurwa, szkoda. A! No jebany się wyślizguje, kurwa. No jebany! Takie to proste, kurwa. Daj dwa druciki wyciągać, kurwa. Czy się coś uda? A! To kurwa ten dekor jakby się przydało wyciągnąć, byłoby przechuj fajnie. Tak, tu jest jakaś tajemnicza skrzynka z bezpiecznikami, więc tak, odkręcimy sobie te drewienko i dzięki temu jak ten dekor stąd zejdzie, to dostaniemy się do tego pierdolonego licznika zjebanego. Elektryka wygląda na całą, wszystko tam wygląda na nówkę całą, tak jakby jeździć dalej i obserwować, nie? Staram się robić w miarę powoli, no bo tu kurde wszystko jest w całości, tu nic nie jest podrutowane, cały ten blat tutaj, co nie? Więc szkoda by było, no, lepiej nie uszkadzać, nie? Tu mi się akurat nic nie porysowało od tych moich drutów, ale kurde, no, nie musi tak, to tak się skończyć, co nie? O, taka słóweczka, pięknie, ładnie, wszystko na swoim miejscu, o. I teraz ten dekor powinien stąd wyjść. A co ty kurwa odkręciłeś? A to głośnik jest! Kurwa, no nie. Błagam, niczego nie połam, no ja cię pierdolę. Nie ufam tym plastikom, wiecie, nie ufam tym plastikom, bo to jest po prostu stare. Ten głośniczek ładnie wygląda, błagam, nie połam go. O! Jest! Jest! Nie połamałem! Mhm. Chuja mi to dało, widać. Chociaż nie, czekaj, wyciągasz sobie ten. Tutaj jest nawiew, co nie? Tą rureczkę jakbyś wyciągnął. O, zobacz. W Staszku też było podobnie, tylko tam kurwa był inny system. O! Się lekko dziabłem, ale nie szkodzi. Dobra, wyszedł, okej. No i mamy dostęp do licznika. Tu mamy licznik. Widzicie? Wiązkę, wszystko. O, i tu jest on niby na jakimś zaczepie. I co? Wyjdzie normalnie, nie? Wyjdzie normalnie, kurwa. Ta, na pewno wyjdzie normalnie. Dobra, zobaczmy. O.
Jebany licznik! O, jest! Z jednej strony wylazł, ale jeszcze tu go kurwa blokuje. Dobra, może spróbuj ręcami. O, jest! Ale coś go blokowało. Coś go blokowało. Jak robisz siłą, to kurwa się uda. No i co? Chuja wydostaniesz. Wyjdzie, 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 wyjdziesz, 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 wyjdziesz. No, wyjdziesz, wyjdziesz, nie wyjdziesz, nie wyjdziesz. O, trytytka, nasi tu byli. Widzę trytytkę, dobra. Okej. Okay. Czas odpinać wiązkę. Jak wygląda wiązanka? O dobra, w sumie to tu zostańcie. Będziecie mnie oświetlać. A ja spróbuję to jakoś wydostać dziwnie. Robiłeś już Mercedesy. Robiłeś już Mercedesy. Staszek był królem lawet, kurwa. Jebane, kurwa, kable. Tu jest taki dzynzelek. O, trzeba go wcisnąć. O, tym i dopiero wychodzi. Okej, okay, licznik na zewnątrz. Ale najpierw zobaczmy, co tu w środku słychać. No, tą gąbeczkę przydałoby się tak jakby poprawić troszeczkę. Zobaczcie, gąbeczka się nie pokruszyła. Wszystko, kurde, całe, fajnie. Muszę tu jeździć, obserwować. Tu w środku jest jak nowo, no tyle, że przykurzone, nie? Mało kto tu zagląda. A nie, chwila, to nie są naszych trytytki. To mogą być też fabryczne trytytki. Tak, żeby ta wiązka nigdzie nie latała, nie? No dobra, to co? Oto ten przekaźnik. Nie wiadomo, czy jest w ogóle oryginalny od tego modelu. Chociażby dlatego, słuchajcie, że... No ja wiem, że wielu z was, może ja sam też nawet, nie wierzę w ten przebieg, który tu jest. Ale mimo wszystko... No to 147 tysięcy ma. Teoretycznie. I zobaczymy, co się tu dzieje, bo tutaj też ten wyświetlacz się nie podświetla, nie? I w Mercedesach wymyśliły coś takiego, że widzicie, są takie wkłady, te niebieskie. Je się po prostu wyciąga i wymieniasz sobie żarówkę. Ta jest na przykład cała, nie? Widzisz? O, coś takiego. To jest na przykład całe. W Staszku miałem podobnie akurat, w liczniku Staszka. O, tylko mi się właśnie nie wyświetla cała prawa strona, więc do wymiany będą... któryś z tych i jeszcze podświetlacz. A tu w ogóle nie ma tych. Chwila. Tu nie ma tych. Czemu tu nie ma żaróweczek? Fabrycznie występowały? Tu nie ma i tu nie ma dwóch. Dosztukujemy. Przede wszystkim tak. Tu była żarówka spalona od podświetlania kilometrów. Tu była spalona od podświetlania 200 km wzwyż na godzinę i to jest właśnie ta żarówka. Nie mam takiej 2-watówki niestety. Z tego wkładu ta żaróweczka jest wyciągalna. Z kolei, jeśli chodzi o te, które mam tutaj, nie? Tego zamienniki. Niestety, ale zamienniki wypadają. Są zbyt luźne, żeby osadzić je tutaj w tych gniazdach. Te oryginalne żaróweczki, które są tutaj, gdy się je umiejscawia, to po prostu siedzą sztywno. Dlatego niestety, ale zamienniki tutaj nie pasują do tego licznika. Latają luźno, nie będzie, będzie po prostu przerywać i nie będzie tego. Choć jeszcze też można zrobić, że te blaszki się tak... Nie chcę tych moich brzydkich palców pokazywać. Można jeszcze zrobić tak, że te blaszki się podogina. I się zahaczą tutaj na ten. Mogę jeszcze tak spróbować ewentualnie. O, i jedną udało się umiejscowić. I w tym momencie jest sztywno, co nie? Bo zgiąłem te blaszki. Dałem bardziej bliżej siebie. Dzięki temu siłą rzeczy wbiły się tutaj w te. Z pozostałymi trzeba będzie zrobić tak samo. Właśnie podoginać je troszeczkę. No i spróbować umiejscowić. Może coś z tego będzie. Dałem na razie dwie na próbę. Podłączmy teraz ten licznik i zobaczmy, czy się kilometry będą świecić. I tutaj, co tu jest? Temperatura. Czyli tutaj ten niby monitorek, nie? Ha! Dabin, jakie szpanty. Zobaczmy, czyżem czegoś nie spierdolił. Kurde, muszę sprawić, żeby było ciemno. Dobra.
Dobra, zapal licznik. No świeci. Świecą kilometry. Teraz już świecą. Tylko nie wiem, co to jest tutaj ten. Ten monitorek. Ten w tym miejscu, nie? No wiadomo, tu żarówka do wymiany i tutaj do podświetlenia widzę jeszcze prędkość umierza. Będzie do wymiany. Ale kilometry świecą, czyli jest spoko. Dobra. Odłączamy. Przepraszam, nie prędkościomierz, tylko obrotomierz, tak, bo jedna żarówka zasila o takie tutaj pole właśnie. Od prędkościomierza i kawałek od obrotomierza. Dobra, co, kilometry świecą, fajnie. Tylko co to jest ten, kurde, zewnętrzny czujnik temperatury, to pewnie będzie. No będzie, będzie, tylko pytanie, gdzie ten zewnętrzny czujnik temperatury miałby się gdzieś tu znajdować w Mercedesiarze, panowie piście. Unosimy go teraz do góry, panowie. Unosimy go teraz do góry, musimy się dostać pod parę miejsc ciekawych i zobaczyć, co go tam kurde boli z tym wyciekiem. Dobra, to z takim akcentem w takim razie skończymy sobie dzisiejszy odcinek. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze uda zrobić, co do niektórych rzeczy. Pora lecieć do domu i co? Subskrybować i obserwować. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. W kolejnych będziemy decydować, co zrobić z tą uszczelką miski.